Tobacco Hotel w ramach spotkań autorskich Jakub Ćwiek, pisarz, ale też stand-uper, pisarz fantasy, ale też kryminałów. Człowiek, który łączy różne, właściwie trochę sprzeczne elementy w swoim życiu i wciąż podwyższa sobie poprzeczkę sam, stawia ją coraz wyżej, żeby sprawdzić, jak wysoko skoczy. Jak się okazuje, doskakuje, przeskakuje, udaje mu się to. No i kolejne wyzwanie stawia przed sobą. I tutaj właśnie na tym spotkaniu trochę o tym opowie, jak wyglądają te jego wyzwania i jakie jeszcze ma w planach. Chciałabym porozmawiać trochę o łączeniu skrajności, o łączeniu różnych rzeczy, które wydają się niepołączalne w twojej pracy. No bo tak, występy stand-upowe, występy dla ludzi, to jest ekspresyjne, bardzo ekstrawertyczne i takie nastawione na drugiego człowieka. Pisanie znowu kojarzy się z introwertyzmem, z takim siedzeniem, no człowiek, kartka i tylko myśli własne. Masz taki przełącznik w głowie, który cię przełącza, czy jak to działa? Nie, ja myślę, że to działa dokładnie tak, jak to kiedyś powiedział Zygmunt Miłoszewski. W całym pisanie jest najnudniejszą częścią. Znaczy, ja bardzo lubię wymyślać historie, bardzo lubię je opracowywać we wszystkich szczegółach, bardzo lubię o nich później opowiadać, bardzo lubię spijać z tego całą śmietankę. Natomiast najgorszą rzeczą jest rzeczywiście wstać rano i to wszystko wklepać w odpowiednich partiach. Więc ja tutaj rzadko mi się zdarza, że czuję tę magię taką, żeby faktycznie coś to zmieniało na tym etapie. Przy samym pisaniu jest super, znaczy przy samym wymyślaniu jest super, cała ta historia gdzieś przechodzi, ja sobie nawet łażę czasami ulicami, ludzie patrzą na mnie jak na wariata, no bo gadam do siebie dialogi, więc... Odkąd są telefony z zestawami głośno mówiącymi, patrzą na wariata trochę mniej. To prawda, że to jakby jest świetny wynalazek, bardzo pomaga. Ale ja jestem z małego miasteczka i ludzie już wiedzą, że ja tak miałem, wyprzedzałem swoje czasy, tak? Więc to trochę działa w ten sposób. Nie, ja znaczy mam te skrajności, bo jak na gościa, który wychodzi na scenę, to ja jednak wcale nie jestem taki ekstrawertyczny. Na scenie rzeczywiście coś się przełącza, bo to jest jednak troszeczkę poza, troszeczkę gdzieś zbudowanie jakiejś postaci. I to mi uświadomił stand-up, kiedy się nim zająłem, że to jest jednak trochę inna forma przedstawiania samego siebie. Wcześniej robiłem to intuicyjnie właśnie na spotkaniach autorskich i tym podobnych. A stand-up jednak uczy dyscypliny, uczy uporządkowania tego, no i przede wszystkim uczy o samym sobie właśnie tego, że można się w jakiś sposób przełączać. No mam wrażenie, że u mnie działa to tak, że stres to podbija, nie? No, na zasadzie trema u mnie działa mobilizująco. Jestem A jest trema jeszcze? Zawsze. Trema jest zawsze. Ale to jest fajnie właśnie dlatego, że tak jak mówię, ona u mnie działa na zasadzie podtrzymaj mi piwo. Nie? Jakby mogę się stresować, ale jednak wchodzę na tę publikę, to jest te trzy głębokie oddechy i wchodzimy na dużą czy małą publiczność. Na małej się, czy to gra, czy występuje, zasadniczo trudniej. Bo jest bezpośredni kontakt, bo patrzy się, no tu dzisiaj też tak będzie, patrzy się oko w oko z tymi, którzy przyszli posłuchać. Dlatego zdjąłem okulary, tam leżą i ludzie mi się trochę rozmywają, będą rozmywać. Nie, to też bardzo zależy od atmosfery, która jest i kto przychodzi tak naprawdę, czy to są spotkania z przypadku, czy nie. Ja szczęśliwie od bardzo dawna na spotkaniach autorskich nie mam spotkań z przypadku. To znaczy ludzie rzeczywiście przychodzą nie na spotkania autorskie, tylko na spotkania autorskie ze mną. Natomiast w stand-upie mam dokładnie odwrotnie. To znaczy ze względu na to, że jeździliśmy bardzo dużo po małych miasteczkach, gdzie ludzie mają alternatywę albo siedzieć w domu, albo wyjść na stand-up w jakimś barze. I to jest naprawdę jedyne, no jeszcze kościół powiedzmy, więc to są jedyne opcje, więc wybierają ten zabawniejszy stand-up niekościelny, czyli my. I wtedy rzeczywiście ludzie nie mają pojęcia, kim jesteśmy. Jakby, i to jest, ja jeżdżę z moim przyjacielem Maćkiem Lobulinkę, który jest fajterem od lat, utytułowanym zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, fajterem MMA, w ogóle mnóstwo rzeczy. Ja jestem pisarzem, a ludzie nie mają pojęcia, kim jesteśmy, po prostu przyszli na stand-up. I wtedy to jest zupełnie inne podejście do tej publiki, nie? Jakby, i tej publiki do nas, że no wtedy się trzeba namęczyć.
wtedy trzeba jednak się zastanowić, czy trafię, czy nie trafię. Gdzie oni są tak granice? Siedzą i tak, no rozbaw mnie, no rozbaw mnie. Dokładnie to jest to. Więc ja wtedy wybieram jazdę po bandzie, nie? Specjalnie zawsze wybieram na otwarcie jakiś taki hardkorowy dowcip, który pozwoli mi ustawić publiczność. Jak już się zaśmieją, to już jest z górki. Tak. Powiedz trochę o swoim pisaniu, bo teraz wiemy trochę o tych występach, jak się spotykasz z ludźmi. No ale dobra, to teraz ta gorsza część, ta nudniejsza część. Wiesz co, bo tak sobie myślę o tym, że o ile w fantastyce, w jakimś fantasy, to wszystko zależy od tego, co sobie rzeczywiście wymyślisz. I tam jak ta twoja wyobraźnia cię poprowadzi, no to za nią idziesz. W kryminałach tak jest nie do końca, bo przyjdą znowu tacy na spotkanie i powiedzą, panie, co pan nam żeś napisał, tak to nie jest. Tu już trzeba się trochę zakotwiczyć w rzeczywistości. Nie wiem, to był jakiś problem? To było jakieś zderzenie, no, że jednak trzeba się trzymać faktów, no to już nie da się tak zupełnie tej fantazji pofolgować. Zaskakujące jest dokładnie odwrotnie. To znaczy... Cudownie. Tak, bo to fantastykę pisze się trudniej. Jeżeli pisze się dobrze, bo ja na samym początku oczywiście nie miałem pojęcia, jak się to pisze i pisałem... trochę Terry Pratchett tak opowiadał o tym, że on na poziomie trzeciej książki odkrył, co to jest fabuła i bardzo mu się spodobało. No więc ja też tak trochę miałem, że te moje pierwsze książki to były takie pozdro dla kumatych, bawimy się jakimiś nawiązaniami, jakimiś tam wygłupami i tak dalej. Natomiast od momentu, kiedy wiem, jak to się robi, no to fantastykę pisze się trudniej, bo fantastyka musi mieć to samo zakotwiczenie w rzeczywistości, musi odnosić się do rzeczy, które, z którymi ludzie jakoś się identyfikują, rozumieją, coś ogarniają, a dodatkowo dokłada jakieś nowe prawo, nie? Prawo magii, które funkcjonuje jak odmienna fizyka. George Frazer mówił o tym, że magia jest bękarcią siostrą nauki, więc dokładnie ten element tutaj dochodzi i teraz trzeba się go konsekwentnie trzymać, a nie jest to dla nas naturalne. Czyli cały czas dokładasz coś, co musi mieć swoje reperkusje na każdą możliwy aspekt rzeczywistości i on ciągle musi być tam dołożony. Więc ja to porównuję do żonglowania, w którym to po prostu dostajesz dodatkową piłeczkę. I to jest trudniej. I w pewnym momencie przechodzisz na kryminał, w którym, czyli mamy normalny nasz świat, mamy... określony schemat, który w taki, a nie inny sposób funkcjonuje. Znaczy, normalnie jak wbije nóż, to będzie wbity. Otóż to, więc jak nagle po prostu odkładam jedną piłeczkę i wtedy jest prościej. Oczywiście, że dla mnie problemem, który się pojawił, było to, że takie pisanie wymaga dużo większej dyscypliny fabularnej. Ja sobie bardzo dużo folguję i pozwalam na to, żeby iść za bohaterami. Natomiast no, kryminał charakteryzuje się tym, że się go pisze odwrotnie. To znaczy, no właśnie od końca, prawda? Pisze się go od końca, pisze się go zagadką. I nawet jeżeli to nie jest dominujące, bo ja nie staram się nie pisać klasycznych kryminałów, dlatego że jest ich za dużo na rynku, a poza tym też wychodzę z założenia, że jeżeli już jest na rynku ktoś, kto osiąga poziom taki, którego ja szukam jako czytelnik, to już nie, i uważam, że dobra, to jest zagospodarowana działka, idziemy gdzie indziej. Taka osoba jest, to zaraz, ale generalnie zmierzam do tego, że nawet jeżeli nie piszę takich klasycznych kryminałów, to nadal muszę wiedzieć, w jaki sposób to się kończy, żeby móc przejść do początku, czyli inaczej planuję te powieści. I to był dla mnie trochę problematyczny przeskok, ale ja też zaczynałem od tych kryminałów utrudnionych, bo zaczynałem od kryminałów fantastycznych, czyli kryminałów Grim City, które miały zmienioną ontologię świata. Tam nie było religii jako takich, tylko była mitologia oparta na baśniach. I w związku z tym całe myślenie nasze, nie oparte na myśleniu gdzieś tam chrześcijańskim, prawda, które jest wpisane w naszą kulturę, tylko na baśniach braci Grimm, zupełnie zmienia funkcjonowanie, myślenie, etykę, wszystko. Więc... A to był taki bufor przejściowy, żeby przejść od świata fantasy do świata kryminału, czy po prostu to było naturalne, tak ci szło? Znaczy, nie, to właśnie było próba napisania najtrudniejszej możliwej rzeczy, jaka przychodzi do głowy, żeby wiedzieć, okej, dobra, czyli poradzę sobie z tym przejściem, bo to jest ciągle w mojej przestrzeni, więc jeśli chodzi o pewną swobodę myślenia o tym, że kto to przyjmie, kto to będzie czytał, no to wiedziałem, że moi czytelnicy fantastyki po to sięgną, bo to jest fantastyka. Ale jeśli chodzi właśnie o sięganie do kryminału, to chciałem sobie jak najmocniej utrudnić, żeby zobaczyć, czy są jakieś granice, których nie jestem w stanie w gatunku osiągnąć. No i nie ma.
A czy praca z byłym policjantem gdzieś, sięganie już do tego, tej rzeczywistości namacalnej jak najbardziej, to było trudne? Nie, to właśnie było bardzo proste ze względu na to, że tworzenie tej książki polegało na tym, że ja miałem eksperta, który mógł opisać swoje życie całkowicie, a ja musiałem przerobić literacko. Więc ja budowałem do tego język, szukałem do tego tych narzędzi, które już znałem. No, opowieść w zasadzie była gotowa. Ja musiałem tylko poprzycinać w niektórych miejscach, zadecydować, co się powtarza i tak naprawdę dostosować życie. Mówi się o tym, że życie jest najlepszym scenarzystą, jest najgorszym. Nie ma gorszego scenarzysta niż życie, bo życie przegaduje te puste fragmenty. Dobry scenarzysta musi to powycinać w jakiś sposób. No, ale podobno też pisze najciekawsze scenariusze. Nie, pisze interesujące historie, ale mówię, przegadane w potworny sposób. Więc to jest trochę tak, jakby dobry scenarzysta usiadł z gościem, który jest totalnie narąbany i opowiada ci w barze mnóstwo różnych historii i ty musisz z tego coś wyłowić. Więc trudno powiedzieć, że ten narąbany gość to jest dobry scenarzysta. Nie, on po prostu miał ciekawe życie. Więc z życiem jest tak samo. Nie? Jakby ma ciekawe życie, ale nie umie tego opowiadać. Więc tutaj akurat było proste. Trudne zadanie to było, i tutaj wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, pisanie z Wojtkiem Chmielarzem. To chciałam zapytać o kolejny dla mnie i chyba najciekawsze łączenie dwóch zupełnie różnych rzeczy, bo ja cały czas się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, bo pisarz to jest ten człowiek, który siedzi i pisze to, a jak się pisze z kimś, to gdzie jest ten moment, w którym... No, oddaje się pałeczkę albo się o coś pyta, że się nie myśli tak, ej, no jak ja piszę, to ja piszę, a ten drugi to co? No więc właśnie, więc tutaj zacznijmy od tego Wojtka, ja go czytałem jako fan po prostu. W sensie to też było interesujące, no bo ja na rynku jestem trochę dłużej niż Wojtek, ale kiedy on się pojawił, to już miał tam chyba z 2 czy 3 książki i nie wiedziałem o tym, no bo nie śledziłem rynku kryminalnego. Trafiłem na jego książki, byłem zachwycony. My się jeszcze wtedy nie znaliśmy, pomimo tego, że mieliśmy okazję ze względu na to, że poniekąd wywodzimy się z podobnego środowiska gdzieś tam około śląskiego, ale nie poznaliśmy się. Ja go poznawałem jako fan, a potem mieliśmy okazję poznać się gdzieś tam na żywo. I kiedy ja wchodziłem do kryminału, to ja trochę wchodzę na zasadzie rewolwerowca wchodzącego do salonu. Na zasadzie, jak chcesz zyskać prestiż w przestrzeni, to rozglądasz się po barze, gdzie jest największy kozak. I z nim musisz wyjść na ulicę i się strzelać. I to jest jakby prosta rzecz. Więc dla mnie było jasne, że jeżeli ja chcę przejść z gatunku, w którym osiągnąłem dużo, czyli jakby fantastyki gdzieś w tej całej przestrzeni, do nowego, no to muszę szukać i równać do najmocniejszych. No i dla mnie wtedy było to jasne, że jeżeli mówimy o najmocniejszych w polskim kryminale, no to jest to Zygmunt Miłoszewski, który po prostu, nawet jeżeli kryminalnie te zagadki różnie bywają, no to jest mistrz, jeśli chodzi o budowanie postaci czy budowanie wątków społecznych. No i właśnie Wojtek Chmielarz. Ania Kańtok, tutaj jej nie liczę, dlatego że my wychodzimy z tego samego środowiska. Znaczy ona też jest takim rewolwerowcem, który wchodzi, gdzie są najlepsi kozacy. No więc... Niech ona się z nimi sama strzela. Tak, więc ona niech się z nimi sama strzela. A dla mnie Wojtek był takim gościem, do którego ja równałem i którego zakładałem, dobra, no to spróbujemy kiedyś napisać coś równie dobrego czy lepszego niż Wojtek. I tak mamy z Wojtkiem taką rywalizację od kilku lat. Na zasadzie raz on pisze coś lepszego, raz ja piszę coś lepszego i jesteśmy... Ale mówicie sobie to? Tak, ale to więcej nawet. Nie tylko, że mówimy sobie, bo jesteśmy nawzajem beta testerami swoich rzeczy. Ale to nie jest nawet to. My to mówimy publicznie. To znaczy, jeżeli ja napiszę lepszą książkę niż Wojtek, to Wojtek powie to publicznie. I to jakby powie wprost. I ja zrobię dokładnie to samo. Ja wiem, w którym roku Wojtek wygrywa, w którym roku wygrywam ja. I to trochę tak to działa. Czy nawet nie w roku, czy w półroczu, no zależy. W każdym razie, w związku z tym, i to jest ogromnie ważne, że mamy podobny etos pracy. To znaczy, rzeczywiście przygotowujemy się do tej pracy, poznajemy, zgłębiamy jakby tematy, które są nam do tego potrzebne, przygotowujemy plan do tej powieści, w jaki sposób gdzieś na tym pracować, pracujemy dużo redakcyjnie, myślimy o tym tekście. To już jest punkt styku, bardzo, bardzo wyraźny, bardzo istotny. A druga rzecz jest taka, że obaj osiągnęliśmy na tyle dużo jako autorzy, jesteśmy na tyle pewni siebie jako autorzy, że nie musimy sobie nic nawzajem udowadniać. Nie ma czegoś takiego, że siadając do tekstu będziemy, dobra, to ja teraz napiszę coś lepszego niż Wojtek. Teraz Wojtek powie, no ja napiszę coś lepszego niż Kuba. Nie ma. Mamy takie coś, że siadamy, wymyślamy jakiś zarys historii, zaczynamy nad nim pracować i wymyślamy to na poziomie planu. I kiedy wymyślamy na poziomie planu, ten plan jest bardzo szczegółowy, on idzie scena po scenie. I on jest rozpracowywany tak, że niektóre sceny, które wymyślił Wojtek, piszę ja i niektóre sceny, które wymyśliłem ja, pisze Wojtek, żebyśmy mieli właśnie zmieszanie tego wszystkiego, zmieszanie stylów i jednocześnie cały czas tą kreatywność, funkcjonowanie gdzieś w tym wszystkich
zwariowanych pomysłów. Ale myślę, że właśnie kluczowe jest to, że możemy ze sobą szczerze rozmawiać. Byliśmy na takich etapach, kiedy mieliśmy wymyślony bardzo fajny pomysł, a potem się okazało, że ma dziurę logiczną. I no tutaj mogę o tym powiedzieć, bo to był mój pomysł, który Wojtek w pewnym momencie do mnie zadzwonił i mówi, nie, słuchaj, musimy to wywalić. Ja mówię, spadaj. Nie, mówię mu że dobra, no zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście jest dziura logiczna. Okazało się, że jest dziura logiczna i to duża, więc ją wywaliliśmy i to było kawał pracy do wywalenia, ale trzeba było to przepisać, bo chodziło o to, że liczy się opowieść i mamy tę świadomość. Dlatego pisząc, po prostu ustawiamy sobie fragment po fragmencie do napisania konkretne sceny, które ma jeden napisać czy drugi. Potem przychodzi bardzo ważna osoba, jeżeli nie najważniejsza w całym tym pisaniu, czyli redaktor. Który wywala połowę z tego, co napisaliście. Nawet nie. My mamy redaktorkę, z którą obaj pracujemy, więc akurat tutaj jest fajnie, że kiedy robimy coś wspólnie, to ta redaktorka Karolina Macios z nami pracuje i ona jest w stanie przede wszystkim ujednolicić rzeczy. To znaczy rzeczywiście przepracować, żeby one były... No, żeby przejścia były niezauważalne. I jak się okazuje, są... Znaczy, my je widzimy. Jesteśmy zaskoczeni nawet, zaskoczeni tym, że ludzie ich nie widzą. Ale nie widzą, no, więc... Na ile sposobów można jeszcze napisać kryminał i jak jeszcze sobie można utrudnić i wymyślić? Czyli pytanie o plany. Ja mam bardzo dużo planów i to planów zarówno fantastycznych, jak i kryminalnych i to będę sobie przeskakiwał i mieszał i myślę, że jest bardzo dużo. To znaczy problem z tym, z wymyślaniem, może nie na nowo, ale tak jak niespecjalnie jest to popularne, jest taki, że nie jest to popularne, w związku z tym za każdym razem musisz przekonywać ludzi znowu do siebie, ale jest mnóstwo tych gatunków, które u nas są nieogrywane. Nie wiem, no chociażby heist, czyli opowieści napadowe, prawda, o przygotowaniu napadu na bank i tak dalej. To są rzeczy, które w Polsce nie są opisywane. W Stanach cieszą się popularnością. Może mamy mniejsze banki. Może tak być, ale z drugiej strony, jak pisałem Drelicha, tam zaczyna się od napadu na bankomat w małej miejscowości i działa, nie? Więc myślę sobie, że tutaj rozmiar nie ma znaczenia. Natomiast tych planów jest dosyć dużo różnego rodzaju. Chciałbym sięgnąć trochę w bardziej zamknięte przestrzenie, to znaczy takie mocne thrillery, które są rozgrywane na kilku osobach, nie? No tutaj takim wzorcem Sevr jest, nie wiem, Nóż w wodzie chociażby, nie? To jest jakby budowane wąska, zamknięta przez, znaczy tam akurat otwarta, no ale chodzi o to, że... Ale wyzwanie psychologiczne. Ale jest to ogromne wyzwanie psychologiczne, jest to rozegrany dramat na, czy thriller tutaj w tym przypadku, ale dramat gatunkowo na trzy persony, prawda? I rzeczywiście mocno trzymające w napięciu. Ja znowu tutaj odnosząc się gdzieś tam do twórcy Śmierci dziewczyna, też bardzo mocny thriller rozegrany na trzy osoby, więc można takie coś budować i ja bym chciał takie coś budować, bo to jest ogromne wyzwanie dla autora, dlatego że no to się wszystko opiera na postaciach, to się wszystko opiera na dialogach, to się wszystko opiera na komunikacji niewerbalnej, którą trzeba opisać i takie rzeczy pisze się bardzo, bardzo ciężko, ale też bardzo satysfakcjonujące, jeżeli zadziała, więc mam takie coś w planach, nie wiem czy najbliższych, czy dalszych, bo tego pisania jest od cholery teraz, ale takie coś chciałbym napisać. I to jest na pewno, jeśli chodzi o wyzwania, to ważne wyzwanie. No i oczywiście coś, co absolutnie kocham jako odbiorca, czyli buddy movie, czy też obecnie bromance, prawda? Na zasadzie dwie postaci, które są z zupełnie innych światów, a które muszą się zderzyć i zacząć gdzieś ze sobą działać. Wojtek napisał bardzo nietypowy bromance, czyli Wyrwę. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocna i nietypowa opowieść tego typu. No i to jest wyzwanie, które trzeba podjąć. No. Cieszę się, że się tak zrumaniliśmy, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Zastanawiałem się, od czego w ogóle wystartować, bo tych tematów jest bardzo dużo, a też życzliwi tu mówią, że wystarczy zadać ci jedno, dwa, trzy pytania, a ty płyniesz. Tak to jest prawda.
To jest bardzo delikatne i miłe określenie mi gadułą, ale tak. Rekordowo miałem na spotkaniu, zresztą promującym świętego jako otwierające spotkanie, gdzie prowadził je ze mną Pigał. I Pigał zadał mi chyba z 4 pytania przez całe spotkanie, które było długie. I potem właśnie mówię, no i tak się z Ciekiem prowadzi spotkania. Pracowałem nad tym, opracowałem sobie z 20 pytań. To się nie da mu zadać, bo on sam sobie pytania zadaje i odpowiada w trakcie. Więc trochę tak może być, ale oczywiście postaram się być trochę bardziej zbyt. Nie, spokojnie. Ja też oczywiście zachęcam się Państwa do tego, żebyście zadawali pytania, bo przecież są spotkania też autorskie, żeby móc z autorem podyskutować, albo żebyśmy mogli też wspólnie podyskutować na różne tematy. Ale właśnie myślałem, od czego wystartować, bo ty wspominałeś też na Facebooku, zapowiadając to dzisiejsze spotkanie, że dużo będzie też o tych projektach nowych i pewnie do nich pewnie będziemy nawiązywać. A ja sobie tak próbuję cały czas gdzieś zajść w głowę, też prześledząc różne twoje wypowiedzi na ten temat. To mnie strasznie interesuje, jak, skąd ta twoja droga nagle z fantastyki powędrowała w stronę kryminału? Wiesz co, bo jestem już starym człowiekiem i chciałem sobie ułatwić życie. No i tak jest. Znaczy, pisanie kryminałów w momencie, kiedy ktoś ma doświadczenie pisarskie, bo to jest oczywiście ważne. Nie? Ja nie chcę powiedzieć, że pisanie kryminałów jest proste. Ale jeżeli podchodzi się rzetelnie do swojego pisania i tworzy się na przykład fantastykę właśnie, czyli coś, co rozbudowuje rzeczywistość, jaką znamy, o dodatkowe elementy, nie wiem, na przykład fizyki świata przedstawionego, czy o jakieś dodatkowe siły, które tym światem rządzą, na przykład magię, czy nie wiem, faktyczne funkcjonowanie religii, czy cokolwiek innego, no to jest taki mechanizm, który sprawia, że człowiek sobie dodatkowo utrudnia. Bo musisz pilnować wszystkich rzeczy, które są i dodatkowo jeszcze pilnujesz jakiejś jednej ekstra. Natomiast kryminał jest bardzo, taki klasyczny kryminał, jest bardzo uporządkowanym gatunkiem. To znaczy on ma bardzo jasne, określone zasady. Co więcej, to w zasadzie jest w dużej mierze formatka do pisania. Jeżeli spojrzymy na to, jak, dlaczego nagle pojawił się taki wielki boom na kryminały, bo bardzo łatwo jest napisać poprawny kryminał. Znaczy, tak, poprawny, nie dobry. W ogóle ja zdecydowanie w tym znaczeniu poprawny, niepoprawność jakby w jakimś tam kontekście to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że zdecydowanie nie mogę sobie już pozwolić na to, żeby napisać książkę tylko poprawną. Jakby 18 lat doświadczenia sprawia, że gdzieś tam chęci rozwoju sprawia, że chcę iść wyżej i wyżej przez cały czas i cały czas gdzieś tego szukać. Natomiast rynek w pewnym momencie został zalany poprawnymi książkami. To znaczy, to są książki, które mogą sprawiać przyjemność, to są książki, które spełniają ten wymóg, bawi nas, bo dobrze znamy, nie? I tak dalej. To jest jakby dokładny schemat, możemy wziąć większość kryminałów, jest znaleziony trup, przychodzi detektyw jest najczęściej człowiekiem po przejściach. Tak, dokładnie. I to jest oczywiście, ten detektyw musi przejść przez raz, dwa, trzy, cztery osoby, pośród tych osób jest na pewno patomorfolog, który coś tam dodatkowo powie, jest jedna rozmowa, druga rozmowa, są te dwa zwroty akcji arystotelesowskie, prawda, według jego konstrukcji i nagle się okazuje, że mamy zagadkę, która powinna jak najbardziej zaskakiwać czytelnika. I czy jest logiczna, czy nie jest logiczna, to jest jakby gdzieś tam trzeciorzędne. I to jest bardzo łatwe do napisania, tak naprawdę. To znaczy, trzeba mieć podstawowe umiejętności pisania i jakieś założenia, pomysł. Ale to jest czy na przykład, skoro jest to tak łatwe i skoro rzeczywiście, tak jak mówisz, ten rynek został zalany tym, myślę, że nie tylko nawet książkowy, bo serialowy również. To samo. Czy to jest tak, że ta forma jest po prostu produkcją dla mniej wymagającego widza odbiorcy? Dlatego jest łatwiej? Wiesz co, to jest mi bardzo ciężko powiedzieć, bo oczywiście fantastyka poprawna, taka klasyczna, do tego ma dokładnie te same schematy. To znaczy, wiesz, no, masz ten schemat tworzenia grupy bohaterów, którzy ruszają gdzieś do jakiegoś celu i przed wyruszeniem drogę należy zrobić drużynę i tak dalej. No właśnie, więc ten schemat fantastyki też działa. To znaczy, to ja nie chcę absolutnie powiedzieć, że nie wiem, że kryminał jest pośredniejszy względem fantastyki. Nie. Natomiast. Znaczy nie, bardziej mi chodzi o to, że rzeczywiście, że przez to, że ten rynek jest właśnie tak zalany, że właśnie i wydawcy,
I też sami twórcy nie wymagają właśnie od siebie więcej, tylko tak, żeby tylko coś weszło na rynek, poszło dalej i się sprzedało. Tak? Zasadniczo jest troszeczkę inny problem. Jest bardzo ciężko żyć z pisaniem. Bardzo ciężko. Znaczy, to jest ciężka sprawa, dlatego że jest to ogromny, przy dobrym założeniu pracy, ogromny wysiłek na polskim rynku niewspółmiernego do finansów. Założenie. Trzeba mieć szczęście, żeby gdzieś tam się odpalić i rzeczywiście wejść w tryb bestsellerowy. Przy nasyceniu dużym rynku jest trudno wejść w tryb bestsellerowy, no bo to musisz czymś, nie wiem, coś musi zaskoczyć. Oprócz tego, że coś umiesz, to jeszcze musi być element szczęścia. Ja jestem ogromnym farciarzem, bo u mnie odpalił debiut. To nie jest moja zasługa wyłącznie, to jakby częściowo jasne, ale to jest zasługa bardzo wielu okoliczności. Ja się wstrzeliłem w czas, wtedy, kiedy była akurat potrzebna literatura humorystyczna, fantastyczna. Ja miałem fantastyczną układkę, która gdzieś tam została. No mnóstwo. Tak, mnóstwo czynników, które dla mnie zadziałały. To nie jest to, że ja jestem genialny i dlatego miałem bestseller na samym początku, tylko po prostu mnóstwo czynników sprawiło, że się odpaliłem od samego startu. Większość autorów czegoś takiego nie ma.